Dzień dobry, Monika Suder, zapraszam na rozmowę Echo 24, a dzisiaj nietypowo, bo ze mną taka pierś, a będziemy rozmawiać między innymi o laktacji, ale także o ochronie karmienia piersią. Ze mną prezeska Stowarzyszenia Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią, Anna Koronkiewicz-Wiórek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. To są takie piersi, które trochę oswajają ten temat karmienia piersią, prawda? One tu już były w zeszłym roku na naszej rozmowie z okazji, bo to jest rozmowa z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. To są koleżanki mojej córki, które z nią śpią właśnie, zakupione w czasie kursu na promotora karmienia piersią, takie oswajające z widokiem piersi matki karmiącej. A dlaczego trzeba oswajać i ten widok matki karmiącej i to, żeby kobiety karmiły piersią, dlaczego trzeba to promować? Po co Państwo to robią? Bo niedawno założyliście stowarzyszenie, Pani została prezeską, to był Pani pomysł i okazuje się, że to wsparcie jest bardzo potrzebne. Tak, potrzebne i wsparcie, i ochrona, i promocja karmienia piersią. No dlatego, że chociaż chyba wszyscy wiemy, że karmienie piersią jest najlepszym, optymalnym sposobem żywienia niemowląt i małych dzieci, no to jednak nadal są niskie wskaźniki tego karmienia i w Polsce, i na świecie. I składa się na to wiele przyczyn, w tym między innymi właśnie brak wystarczającego, odpowiedniego wsparcia dla mam, nie tylko wsparcia ze strony personelu medycznego, ale również wsparcia ze strony ich rodzin, które nierzadko właśnie jakby nie rozumieją, dlaczego karmienie piersią jest ważne, nie mają wystarczającej wiedzy, edukacji w tym zakresie. Kolejna właśnie sprawa to na przykład... Ale jest też taka promocja, nie tylko w mediach, ale w ogóle promocja wśród osób, które zajmują się małymi dziećmi, żeby karmić je takim jedzeniem sztucznym, że odstaw to dziecko, ono już jest duże. Właśnie, do tego właśnie chciałam nawiązać, że kolejna kwestia to jest ten niestety wszechobecny marketing sztucznych mieszanek. Obecny i w mediach, i obecny również niestety w placówkach ochrony zdrowia. I tak naprawdę to ten marketing kreuje kulturę butelki, dlatego że jak widzimy reklamy, które nam mówią, że karmienie piersią to jest, tutaj cytuję jedną ze starych reklam, którą gdzieś tam sobie zapisałam jako mój ulubiony przykład, to naturalny sposób nowoczesnej mamy, czyli karmienie sztuczne, tak, konkretny podany preparat, no to przecież widzimy, że to jest tak naprawdę genialna reklama, tak, która gdzieś tam do tej mamy przemawia, naturalny, a tak naprawdę naturalne to jest karmienie piersią, nowoczesna mama, każda z nas chce być nowoczesna i po prostu wychodzą braki w edukacji i mam, i właśnie całego społeczeństwa, bo gdyby mama wiedziała, że mleko kobiece, czym ono się różni od sztucznej mieszanki, że ono jest lepsze, że to jest w ogóle nieporównywalnie większa wartość. Gdyby mama też była wspierana w karmieniu, to być może podjęłaby inną decyzję. Oczywiście są mamy, które chcą karmić piersią, ale im się to nie udaje właśnie między innymi z powodu braku wsparcia. No właśnie o to wsparcie chciałam zapytać, bo często jest tak, że gdzieś na Instagramie czy w mediach społecznościowych pokazuje się już te niemowlaki, które tak cudownie przyssane do piersi, a te pierwsze karmienia to wcale tak nie wyglądają, bo dziecko nie umie ssać, mama nie umie przykładać dziecka, jest to stresujące, jest to bolesne i to jest ten moment, kiedy często kobiety rezygnują, bo po prostu nie mają siły, są niewyspane, są zmęczone, to karmienie nie wychodzi, dziecko jest głodne. Gdzie szukać wsparcia? Co można zrobić, żeby jednak dojść do tego takiego dobrego, prawidłowego i nie tak mocno męczącego karmienia? No tutaj znowu edukacja, przede wszystkim już na etapie ciąży. Tutaj mama ma prawo do tego, żeby być objęta edukacją przedporodową, żeby dowiedzieć się o karmieniu piersią. Może również szukać pomocy sama, na własną rękę, zapisać się do grupy wsparcia. Takie grupy są i online, i teraz na żywo. Ale Państwo też mają takie wsparcie. Tak, właśnie nasze stowarzyszenie. No to tutaj też chciałam nawiązać, nie wiedziałam kiedy. My jesteśmy Stowarzyszeniem Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią, czyli w tych trzech obszarach chcemy pomagać. I jeżeli chodzi o wsparcie, to uruchomiłyśmy między innymi dyżury darmowe dla mam. I to jest dyżur z zakresu niemedycznego wsparcia laktacyjnego, prowadzony przez certyfikowane promotorki karmienia piersią. To są dyżury telefoniczne. Ja zaraz, jak pani redaktor będzie ciekawa, to powiem trochę więcej. Jest również dyżur dietetyczny i tutaj na przykład mama jeszcze w ciąży, czy mama już karmiąca może zadzwonić do dietetyka, może też napisać maila i może zapytać się, choćby rozwiać mity i wątpliwości związane z dietą mamy karmiącej. Często się mówi, nie jedz truskawek, nie
nie jedz tego, bo nie możesz i te biedne mamy, o to jest kolejna kwestia. No często mamy nie chcą karmić, może nie często, to jest przesada, ale zdarza się, że mamy nie chcą karmić, bo jak tutaj usłyszą, że one muszą być na diecie na bazie kurczaka gotowanego, ryżu i marchewki, oprócz tego nie wolno im tego, tamtego i owego, a tutaj przecież w sklepie jest no, równie dobry, w cudzysłowie, tak, naturalny, na wyciągnięcie ręki, naturalny, no to niektóre mamy, właśnie te, które nie mają tej edukacji wystarczającej, mogą po prostu sięgnąć po ten substytut. Mamy również dyżur neurologopedyczny, prowadzony też przez neurologopedkę, telefoniczny. I tu czy pani redaktor by coś się chciała więcej dowiedzieć? Ja bym mogła opowiadać i opowiadać. Odsyłam na stronę oczywiście stowarzyszenia. Tak jak mówię, dyżury są bezpłatne. No kiedy na przykład warto skorzystać z takiego dyżuru niemedycznego z zakresu wsparcia laktacyjnego i czy w ogóle jest sens przez telefon, tak? No wiadomo, że optymalnie byłoby się spotkać, ale sytuacje są różne i nasze dyżury przede wszystkim to nie jest, my nie świadczymy porad laktacyjnych ani porad medycznych, to trzeba wiedzieć. Natomiast możemy naprawdę pomóc mamie, możemy mamy wesprzeć emocjonalnie, możemy edukować mamę. Tak, to jest normalne. Tak, mama jest w domu i na przykład teściowa mówi, dziecko się wierci, ty pewnie nie masz pokarmu, za chudy ten pokarm, co to za brodawki, przecież one są jakieś wklęsłe, jak ty masz to dziecko nakarmić? Odstaw, podaj to mleko, podaj tą kaszkę, będzie spało całą noc. I mama na przykład, nawet jak ma wiedzę, bo ja sama wiem na swoim przykładzie, bo mam dwójkę dzieci, nawet jak ma wiedzę, to w pewnym momencie, jak słyszy od męża, od mamy, od każdej innej osoby, po co ty to robisz, głodzisz dziecko, to taka mama naprawdę, zwłaszcza jak ma jeszcze baby bluesa, w tych początkowych dniach po porodzie, no może zwyczajnie skapitulować. I wtedy warto właśnie zasięgnąć choćby porady osób, no, które mają wiedzę w tym zakresie i na przykład napisać do naszego stowarzyszenia. Mamy dyżur laktacyjny online, mailowy, czynny cały czas. Mamy dyżur telefoniczny na razie raz w miesiącu, bo jest nas mało, ale zamierzamy to rozkręcić i właśnie zapytać o takie rzeczy. Poza tym wiele kwestii, które wydawać by się mogło, że no nie są na telefon, no bo jak to? Przecież ty nie widzisz tego dziecka, nie widzisz, jak ja je przystawiam do piersi. Wiele kwestii można naprawdę wybadać i na przykład poradzić mamie, co ma sprawdzić, do jakiego specjalisty się udać. No naprawdę w sumie dzięki COVID-owi, to chyba jedyna pozytywna, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, pozytywna konsekwencja tego COVID-a jest taka, że rozwinęło się to nasze życie online i również tutaj poradnictwo. I w sytuacji, kiedy mama jest na przykład w małej miejscowości, no ja miałam taką sytuację, ja nie udzielam porad nawet jako promotor karmienia piersią, ja się skupiam na ochronie karmienia piersią, no ale gdzieś tam ludzie mnie znają, wiedzą i też miałam taką sytuację, że dzwoni do mnie koleżanka, której z kolei kuzynka czy tam siostra urodziła dziecko i też tam nie wiedziała co robić, co się dzieje. No i byłam w stanie jej pomóc, byłam w stanie jej wskazać nawet, a ona była z małej miejscowości, gdzie w ogóle nie ma doradców laktacyjnych, byłam w stanie jej wskazać, kontakty znaleźć nawet do doradców laktacyjnych, którzy są w stanie online jej bardzo dużo pomóc, już widząc ją, tak, online, nawet pokazać prawidłową technikę karmienia. Także jest to ważne, uważam, i warto pamiętać, i tutaj proszę o to, żeby wejść na nasz profil stowarzyszenia na Facebooku, tam są informacje aktualizowane o dyżurach, również z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią będą dodatkowe dyżury i rozpowszechniać po prostu, podawać dalej. Bo z tego co wiemy, Facebook gdzieś tam zjada te zasięgi, to trzeba podawać, bo będzie taka mama, która naprawdę na tym skorzysta i której można no, zwyczajnie uratować laktację w ten sposób. Ale to jest ważne dla dziecka i dla mamy, bo nie licząc tego, że jest to bliskość, taka tak, naturalna praca i więź z dzieckiem, no to dodatkowo zdrowie, czyli dieta tak. I potem odbija się to na logopedycznych różnych schorzeniach, tak? Oczywiście. Bo karmienie piersią powoduje to, że potem łatwiej dziecku mówić. Dziecko prawda? Lepiej mówi, dziecko nie ma tych wad zgryzu, to jest bardziej, no właśnie dzieci butelkowe mogą mieć ten problem. Kolejna jeszcze kwestia, no właśnie z mówieniem to pani już powiedziała, redaktor. Także to jest no, wieloaspektowe, tak samo badania na temat inteligencji u tych dzieci karmionych piersią, że one są po prostu, osiągają lepsze wyniki, są też bardziej emocjonalnie inteligentne, tak, w sensie empatyczne, no może dlatego, że mają więcej tego ciepła tej swojej mamy, co oczywiście nie oznacza, że mamy, które nie karmią piersią, są złymi mamami, to no tego nie czasami, można tak stawiać. Czasami po prostu zdrowotnie nie można, tak? Są pewne tak, wykluczenia, tak, nie wszystko da się w ten sposób zrobić. Ale jak wygląda sytuacja od strony WHO i od strony prawnej? No bo pani jest prawniczką, zajmuje się też od strony prawnej tą promocją karmienia piersią i ochroną karmienia piersią.
Są wytyczne WHO, a co na to polskie prawo? Tak, ale czy pani redaktor ma tutaj na myśli kwestie marketingu mleka modyfikowanego, czy kwestie związane z wspieraniem mamy, z byciem z dzieckiem po porodzie, w szpitalu, jak to wygląda? O, czy jedno i drugie? Jedno i drugie oczywiście. Ja nie mam tak, pojęcia, jakie są wytyczne WHO. Ja jestem specjalistką z tego marketingu. Tutaj myślę, że się kiedyś umówimy na taką naprawdę fajną burzę mózgów z przykładami, dlaczego to jest ważne. Natomiast oczywiście WHO zaleca, tutaj już poza marketingiem, Światowa Organizacja Zdrowia, aby jak najszybciej dziecko po porodzie przestawić do piersi, to jest bardzo ważne. Zaleca, żeby karmić wyłącznie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka, czyli nie podajemy dziecku żadnych dodatkowych pokarmów, żadnych soczków, nawet wody, chyba że są wskazania medyczne tutaj, tak? Wystarczająca jest pierś. Oraz żeby kontynuować to karmienie piersią do 2 lat i więcej, czyli tak długo, jak chce tego matka i dziecko. Dlatego, że długie karmienie piersią też ma znaczenie. Jest wiele badań na ten temat. Zainteresowanych odsyłam na stronę, na przykład Centrum Nauki o Laktacji, tam pani doktor Gugulska jakby przedstawia wszelkie nowinki, raporty i tak dalej. To też będzie poruszone pewnie na konferencji Koalicji na rzecz karmienia piersią, o której zaraz wspomnę, więc ja tylko krótko. Jest wiele badań, które właśnie pokazują, że również długość karmienia piersią ma znaczenie, że wtedy są jakby ta większa ochrona korzyści dla mamy i dla dziecka, na przykład dla dziecka takie korzyści, że to karmienie piersią chroni przed nadwagą, przed otyłością, dla mamy, że tutaj jest ochrona przed rakiem piersi czy rakiem jajnika. Także to wszystko jest ważne. Kolejna rzecz jest taka, że do tego WHO wracając. No właśnie, czyli też powinno to karmienie piersią odpowiednio wyglądać również w szpitalu. W ogóle najlepiej by było, żeby wszystkie szpitale w kraju były szpitalami przyjaznymi dziecku. I tutaj też to jest postulat naszej koalicji na rzecz karmienia piersią, by tak było. Na razie tych szpitali jest niewiele. Tym się u nas zajmuje Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią z profesor Wilińską na czele i tu odsyłam do strony komitetu. W każdym razie w tych placówkach jest po prostu, tak mówiąc w uproszczeniu, całe postępowanie wdrożone na rzecz tego karmienia piersią, sprzyjające karmieniu piersią, łącznie z tym, że jest tam przestrzegany w pełni kodeks marketingu produktów zastępujących mleko kobiece. Właśnie chciałam o koalicji panią zapytać, bo za chwilę przed nami tydzień karmienia piersią od 1 sierpnia. Państwo zawiązali, pani jest w koalicji karmienia piersią. Czym ta koalicja się zajmuje? To tak, ta koalicja na rzecz karmienia piersią to w ogóle, myślę, bardzo fajna sprawa, jeśli mogę tak powiedzieć. My jako stowarzyszenie niedawno powstałyśmy i już zostałyśmy od razu zaproszone do tej koalicji. Jest to taka inicjatywa organizacji, które działają w obszarze ochrony, promocji i wsparcia karmienia piersią, zawiązana przez Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, właśnie po to, żeby wspólnie lobbować na rzecz tej lepszej ochrony, promocji i wsparcia karmienia piersią. I tutaj między innymi jest 14 tych organizacji, czyli całkiem sporo. Liczymy, że w grupie Siła i że będziemy takim słyszanym głosem. Zachęcamy do śledzenia tutaj między innymi strony stowarzyszenia mojego na Facebooku. Będzie informacja o koalicji udostępniało, jak również powstanie strona dotycząca koalicji przy stronie Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Będziemy informować tu między innymi właśnie poza Polskim Towarzystwem, poza Stowarzyszeniem Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią. Jest na przykład Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Centrum Nauki o Laktacji, Fundacja Mlekiem Mamy, Stowarzyszenie Dula w Polsce, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Mały Ssak. No i tak właśnie do tych 14 można by dojść. Tak, i planujemy zorganizowanie konferencji we wrześniu, to będzie taki, bodajże to jest koniec września, chyba 30 września, to będzie pierwszy szczyt tej naszej koalicji na rzecz karmienia piersią, pierwszy widzą Państwo, czyli będzie tego więcej na pewno, na razie jakby zagajamy temat. Zapraszamy, chcemy zaprosić na tę konferencję przedstawicieli organów państwowych i instytucji, które są istotne dla karmienia piersią, istotne dla tego, co my chcemy robić, to między innymi Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Dziecka,
również przedstawiciele samorządów lekarskiego i pielęgniarek i położnych, główny inspektorat sanitarny, no wiele, wiele tych instytucji. Chcemy, żeby zabrały również głos w czasie naszej konferencji, chcemy dać im ten głos, chcemy też je o coś zapytać, chcemy przedstawić dowody właśnie na rzecz wskazujące, przemawiające za tym karmieniem piersią, pokazujące, że karmienie piersią jest korzystne nie tylko dla mamy, nie tylko dla dziecka, ale dla całego społeczeństwa, dla państwa, dla środowiska, pokazać, ile można, ile państwo może zaoszczędzić na wydatkach na służbę zdrowia, gdyby już profilaktykę realizować, czyli właśnie to karmienie piersią wspierać, promować i chronić. Jakie to ma znaczenie dla klimatu? Chcemy tym wszystkim się zająć. Chcemy też pokazać, jakie są wskaźniki karmienia piersią w Polsce, bo nie ma na ten temat ogólnopolskich badań, żadnych nowych. Chcemy się tym zająć, chcemy zaproponować tutaj rozwiązania, jak monitorować to karmienie piersią. Chcemy również oddać głos mamom. Tutaj będzie ankieta pokazująca głos matek. To przedstawi ją Agata Aleksandrowicz. No i chcemy krótko powiedzieć również o tym, czym ja się zajmuję, czyli właśnie o tym, czy przestrzegany jest Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece w Polsce i dlaczego potrzebne jest jego pełne wdrożenie. A jak uda mi się przemycić, to również jak to można zrobić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy Państwa na stronę internetową na poszukiwanie również informacji o tym, jak wspierać mamy w momencie, kiedy chcą karmić piersią i pojawiają się jakieś problemy. Moim i Państwa gościem była Anna Koronkiewicz-Wiórek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Pani redaktor. A ja żegnam się z Państwem i do zobaczenia. Do widzenia.